Polska to nasz dom, ale dlaczego jest on pełen absurdów? Przyjmowanie muzułmańskich imigrantów i odmowa pomocy repatriantom ze wschodu, zwolnienia i ulgi dla zagranicznych korporacji, a brak wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, obwodnice w pół przecinające dane miejscowości. Od 25 lat te same twarze w polskiej polityce. Możecie Państwo to zmienić. Polacy potrzebują młodych, niezależnych i kompetentnych reprezentantów. Czas na zmianę. Przemysław Witkowski.